Cześć moi drodzy, zanim przejdziemy do opowiadania, chciałbym serdecznie zaprosić Was do zapoznania się z nowym wydawnictwem jednego z naszych autorów, Adama Pikielnego. Dokładnie za dwa dni wychodzi jego debiut literacki pod tytułem Zew jadeitowego zenitu. Jeżeli byście byli zainteresowani zakupem Serdecznie zapraszam do odwiedzenia linku podanego w opisie, a teraz zapraszam do przesłuchania nowego opowiadania od Adama Piekielnego. Ty, to ty będziesz królobójcą wybrzmiały słowa przepowiedni posępnego proroka, które pozbawiły mnie życia za zbrodnię, której nawet nie popełniłem. I popełnić nigdy bym się nie odważył. Jakiś czas wcześniej. Królestwo Malborg wzniesione zostało rękoma potomków pradawnej rasy naszych przodków ze śmieci starego, zniszczonego wojną świata. Wszechpotężny konflikt, który sprowadził istne piekło na nasz dom, czyli całą londosferę, ochrzciliśmy mianem starcia słonecznych strzał. Gdyż, jak wybadał z archaicznych źródeł nasz kronikasz Terus, przywódcy rządzący nie tylko pojedynczych osad, ale i całych lądów, zwaśnili się między sobą, rodząc konflikt i poczęli grozić użyciem słonecznych strzał, które były wówczas surowo zabronione i lękała się ich cała ludzkość, by poprzez lęk osiągnąć swe zachłanne żądania. Gdy po wielu latach groźby nie przynosiły zamierzonego skutku, a inni przywódcy przestali lękać się groźb rzucanych na wiatr, zamiast nich ku słońcu wzniosły się strzały, i te, choć nie były wcale wielkie, spadając zabrały z londosfery niemal całe życie. Wielu malborkczyków do dziś nie daje wiary wymysłom kronikarza Terusa i wyśmiewa go, tłumacząc że na zabicie dojrzałego samca mamutona potrzeba przynajmniej 200 strzał z dobrze naostrzonym grotem i około 20 oszczepów, jeśli akurat nie użyją samopałów, a tradycyjnej broni myśliwskiej. Nie mieściło się w ich głowach, jak więc zaledwie setka strzał mogłaby dokonać takich zniszczeń. Terus z początku cierpliwie wyjaśniał im, że te strzały nie posiadały ani grotów, ani piór, lecz były prawdopodobnie wykutymi z metalu powłokami w kształcie jaj, wypełnionych specjalną i niszczycielską energią. Przyrównał je do kolorowych petard, jakie na rynku rzucają błazny podczas corocznego festiwalu odrodzenia. Święta, które odbywało się po upływie 365 cykli. Ale im bardziej starał się kronikarz, tym bardziej wyszydzano go za jego wyobraźnię. Natomiast król, nasz wódz i władca, doskonale rozumiał, o czym brawił jego własny, nadworny skryba i kronikarz. Niestety od ostatniego razu, gdy również i on próbował tłumaczyć znaną wszystkim niewiarygodną teorię promieni i resztę tez, Tereusa Malborkczykom, tylko wytracał u nich zaufanie jako rozsądny i mądry przywódca, za jakiego go wcześniej miano. Wszyscy go uwielbiamy i cenimy jego rady odnośnie czasów obecnych, nie dowierzamy jednak, gdy wraz z kronikarzem wygłaszają te brednie co siódmy dzień tygodnia. Również i jego złote pomysły odnośnie gospodarki królestwa Malborg zaczęły okazywać się mylne czego efektem okazał się dotkliwy kryzys. Jedzenia w Spichlerzach ubywało, przez co karawany złomuchów nie mogły wyprawiać się do dalszych rejonów Polanis, aby przywozić nam drogocenne metale, z których kuliśmy pancerze, oręż, a także wznosiliśmy najróżniejsze konstrukcje gospodarcze, jak i obronne. Jakby nieszczęść było za mało, na miasto spadła okropna plaga rdzawej śmierci, która niszczyła wszystko, co składało się z metalu. Z oczywistych przyczyn nie byliśmy w stanie dokonywać bieżących napraw, przez co sam byłem świadkiem, jak gołębia wieża, przez którą nie tylko słuchaliśmy pieśni rybałtów, ale i nasi wykształceni nerdowie wysyłali niewidzialne wiadomości do oddalonych od miasta posterunków, zawaliła się na rynek, niszcząc liczne stragany miejskich handlarzy. Podnosiły się strajki i zamieszki, które Straż Miejska z coraz większym wysiłkiem niwelowała, rozganiając tłumy. I wszystkie znaki wskazywało na to, że królestwo chyliło się ku upadkowi i zapewne upadłoby gdyby nie. Było to pewnej nocy, gdy strażnicy Bramy ogłosili, że do miasta przybył ktoś obcy. Wszyscy, w tym i ja. Zbiegliśmy się, by bliżej przyjrzeć się temu wydarzeniu, a doprawdy było to niecodzienne zjawisko, gdyż poza naszą społecznością nigdy nie pojawił się ktoś z zewnątrz, chyba że byli to handlarze z drugiego krańca tej samej ćwiartki krainy, z miasta Gniazdo. Jeśli tak, wcale niełatwo było przebrnąć przez pustynię, a według Terusa, pokonanie takiego dystansu pieszo. Trwałoby sześć dni, nie licząc przystanków na spoczynek i zagrożenia ze strony plemion szabrowniczych. Tymczasem pojawił się ten właśnie zgarbiony człek, podpierający się metalową rurką. Odziany był w długą, poszarpaną szatę z głębokim kapturem, którego cień okrywał lico obcego w osnowie swego cienia. Mieszkańcy szybko rozszyfrowali, dlaczego tak bardzo się garbi. Widząc przygniatający go ciężar wielkiego, skórzanego plecaka, który niósł. Obwieścił nam, że przybył z zapól fotowoltaicznych i ruin miasta łajba, a także, że jest on człowiekiem posiadającym dar przepowiadania przyszłości, a na pytanie, dlaczego więc przybywasz, gdy panuje ciemna noc, rzekł jedynie, bowiem nim światło pochodni zapłonie, pokonując cień. Najpierw panować musi mrok. Chcę się widzieć z waszym przywódcą, zażądał. Potrzebuje mnie, gdyż mroczne nadchodzą czasy. Wśród zgromadzonego tłumu, którego sam byłem częścią, usłyszałem głębokie zaniepokojenie zmieszane z drwiącymi komentarzami, choć i te miały w sobie pewną dozę strachu, spowodowanego słowami nieznanego. Wkrótce potem rozległy się liczne szepty mieszkańców. Straż, rzecz jasna, poleciłaby poinformować o tym najwyższego, lecz po dłuższej chwili goniec powrócił informując, że drzwi do komnaty króla są zamknięte, a on sam pewnikiem śpi snem sprawiedliwego. Na ten czas doradca władcy, Teres, wydał rozkaz, by przybysza umieścić w jednej z zamkowych komnat, by następnego dnia, gdy zbudzi się przywódca, sam mógł podjąć najrozsądniejszą decyzję co do losów tego, który zobie się człowiekiem posiadającym dar przepowiadania przyszłości. Jak powiedział kronikarz, tak się stało, a noc, podczas której żadne z nas nie było w stanie zasnąć, była długa, gdyż dręczyły nas pytania o to, kim jest i jaki ma cel ów samotnik, i czy doprawdy posiada on umiejętności, o jakich prawił u bram. Następnego dnia w gołębiej wieży, którą naprawili przy użyciu lichej zawartości magazynów rezerwowych, wezwano wszystkich na dziedziniec, gdzie z wysokiej ambony miał wygłosić orędzie nasz król. Gdy w miejscu, w którego stronę zwrócone były setki oczu, pojawił się majestat jej królewskiej mości. Odzianej w miedzianą koronę i płaszcz uszyty z pięknego, czerwonego sukna, podniósł się wiwat, lecz na gest królewskiej dłoni nastała cisza. Mieszkańcy Malborga i moi wierni poddani rozpoczął przemowę. Podczas tej nocy u naszych bram zjawił się ktoś obcy i nieproszony. Po każdym zdaniu ludność głośno na nie odpowiadała. Potwierdzając to, czego byli świadkami. Rozumiem, że wzbudziło to w waszych sercach niepokój. Teraz wszyscy donośnie zgodziliśmy się ze złotoustym monarchą. Lecz powiadam wam, że możecie odetchnąć pełną piersią, gdyż ten, który u nas zagościł, jest powodem nie do lęku, a radości, bowiem nawiedził nas obdarzony darem przepowiadania przyszłości wróżbita. Zdaję sobie również sprawę, że nie dacie wiary mym słowom, więc pozwólcie, że to udowodnię. Mając przyjemność rozmowy z wróżbitą, dowiedziałem się, iż wkrótce nad Malborkiem ma zapanować długa i ciemna noc, będąca oznaką naszej obłudy, lecz nie będzie to zwyczajna noc, która spotyka nas po upływie każdego dnia, lecz trwająca ich trzykrotność albo i dłużej. Gdzieś rozległ się czyjś jęk pełen przerażenia, a niektóre z dzieci zaczęły nawet płakać. Oraz, co niezmiernie mnie martwi, opuścił głowę, że między nami jest wilk, który pozbawi mnie życia. Po tych słowach wszyscy rozglądaliśmy się na boki, a nawet i przez ramię, by zlokalizować potencjalnego zdrajcę. Nastało niezwykłe poruszenie i atmosfera lęku, gdyż w takiej sytuacji każdy wydawał się podejrzany. Szybko otrząsnąłem się z tych obłudnych bredni, choć te padły z ust najszlachetniejszego. Nie wypowiedziałem swojej obiekcji na głos, bojąc się linczu i ostracyzmu ze strony mieszkańców, choć bardziej dotkliwa z pewnością byłaby reakcja Straży Miejskiej. Postanowiłem, że najlepiej będzie oddalić się, a następnie odizolować od tłumu. Udałem się więc do swej skromnej chaty, skleconej i opartej na ścianie głównego muru miasta. Rozpaliłem ognisko nad gankiem i, gotując w nim zupę z królika, zacząłem analizować ostatnie wydarzenia. Nie byłem w stanie pojąć, kim była osoba w postaci proroka. Skoro tak szybko i skutecznie udało jej się wejść do pałacu, do którego żadne z nas nigdy nie miało wstępu, i dlaczego król tak mocno mu zaufał, że już pierwszego dnia po jego przybyciu wygłaszał to, co ten mu na opowiadał? Sam raczej. Prędzej ufałem logice i faktom niźli błahym wymysłom i wątpliwym przepowiedniom, bo ilu było tu wróżbitów i wróżbitek. Którzy za garść drobniaków czy kawałek chleba zapewniali, że przepowiedzą nam prostej ludności fortunę. Skoro posiadali taką moc, czemu za ściże bracy nie potrafili wywróżyć sobie takiego losu? Nasuwała się jedyna słuszna odpowiedź, choć wstyd o niej nawet pomyśleć, że nasz król do reszty postradał zmysły, ratując się słowami przebierańca w masce, który zatruwa jego umysł. Z zamysłu wyrwał mnie napastliwy wzrok sąsiada, który od jakiegoś czasu mnie obserwował, a robił to w taki sposób, że wręcz sam poczułem się winien. Witaj, Remek! pomachałem mu na powitanie co u ciebie słychać? Stało się coś? Jeszcze nie, ale nigdy nie wiadomo. Odparł z tajemniczym tonem, po czym zniknął w czarnym prostokącie drzwi własnego domostwa. Malborg popadał w szaleństwo, i każdy zastanawiał się, czy jego sąsiad jest skrytobójcą, czy też tamten, jego samego, o tak haniebne czyny posądzał. Nie zastanawiając się dłużej, zawinąłem nóż, którym oprawiałem królika, w zwój ze skóry, skrywając go w cholewie mojego buta. Na wszelki wypadek, gdyby ktoś targnął się na moje życie, gdy zapadnie noc. I Już miałem zabrać garnek z zupą do domu, by rozkoszować się gorącą strawą, gdy moją uwagę odwrócił tajemniczy orszak o trzech warstwach, który wylał się z pałacowych drzwi. Pierwszą warstwą była po prostu straż miejska na oko z dziesięciu strażników, drugą zaś Szóstka gwardii królewskiej, a w środku niczym klejnot w koronie zamaskowany prorok. Krążyli oni od chaty do chaty i przeprowadzali jakieś dochodzenie. Nie opuszczało mnie dziwne wrażenie, że za chwilę wydarzy się coś złego, gdyż każdy mieszkaniec poddany rozmowie z wróżbitą, głęboko wzdychał na sam jej koniec, jakby z ich ramion ściągnięto ogromny ciężar. Pochód właśnie kierował się w moim kierunku, więc, by zaspokoić ciekawość i nie chcąc dodatkowo przedłużać tej procedury, wyszedłem im naprzeciw. Nie byłem pewien, co do końca się wydarzyło, ale prorok upadł na kolana, przyciskając dłonie do skroni, jakby został ofiarą nieznośnego ataku bólu. Jego osobista ochrona przejęła szyk obronny, wyciągając ku mnie swój oręż. Traktowali mnie niczym sprawcę, nie podając ku temu najmniejszego powodu. Miałem coraz większe obawy co do zakończenia tej sytuacji. — Ty — przemówił klęczącym człowiek w masce — ty będziesz królobójcą. Zawyrokował w moim kierunku. W tamtej chwili rozumiałem jeszcze mniej niż moment wcześniej, a właściwie nie pojmowałem już nic. Fórka uzbrojonych strażników wtargnęła do mojej chaty i rozpoczęli przeszukanie, a dwójka innych przeszukiwała każdą kieszeń na moim ciele. Gdy ze stóp zzuli mi buty, na ziemię wypadło zawiniątko, w którym schowałem nóż, i o ile z tego jakże niefortunnego zbiegu okoliczności być może udałoby mi się jeszcze wykpić, o tyle, co nastąpiło potem, przekreśliło ku temu jakiekolwiek szanse. Mianowicie, z mojego domu jeden ze strażników przyknął podekscytowany, że znalazł zapiski z dokładnym planem ataku na króla. To nie mogła być sprawka moich sąsiadów, nie mieli oni bowiem powodów, by nam nie donieść i choć ciężko mi było w to uwierzyć, prawdopodobnie stałem się ofiarą okrutnego spisku, choć nie byłem nikim znaczącym. Gdy strażnicy zabierali mnie do lochów, odwróciłem się i widziałem, jak mieszkańcy kleli w moją stronę, wyklinając moje imię oraz to, że kiedykolwiek mnie znali. Zwłaszcza Remek, który miał ku mnie pewne przypuszczenia, stał teraz dumny, że właśnie się potwierdziły. Cela, do której mnie zaprowadzono, a następnie brutalnie wrzucono, była zimna i wilgotna. A poza płytką, wydrążoną byle jak dziurą, w którą nieopatrznie wdepnąłem, niczego więcej nie dostrzegłem, gdyż tak ciemne było to miejsce, że tymczasowo stałem się człowiekiem niewidomym. Początkowo nie odróżniałem dnia od nocy, lecz znalazłem na to pewną metodę, bowiem podczas dnia strażnik co czterysta kropel, które upadały na kamienne klepisko korytarza gdzieś z góry, Robił obchód, oślepiając nas przez krótką chwilę blaskiem pochodni, nocą zaś chrapał. Jedno pozostawało niezmienne, niezależnie od pory doby, a był to rozdzierający krzyk, płacz i szuranie rozlegające się z sąsiadujących z moją cel. Nie wiedząc, ile czasu pozostało mi tutaj spędzić, po prostu leżałem i czekałem na wyrok. Ciężko było mi zasnąć gdyż za ścianą rozlegało się uparte szuranie, a raczej ścieranie się ze sobą dwóch powierzchni, twardej z miękką. Dwie noce później usłyszałem głośne chlupnięcie, a następnie zapadnięcie się kawałka gliny w dziurę. Podkop. Nie było sensu zastanawiać się nad tym, czy mój obecny sąsiad próbował nawiać z lochów lub po prostu nie wypróżniał się. Byłem zbyt zajęty nienawiścią skierowaną do mojego oskarżyciela w masce i naiwną modlitwą do króla, by przestał wierzyć słowom tego pierwszego. Efektem silnych emocji był rozdzierający płacz, i nie z początku dotarło do mnie, iż byłem to ja sam, żałośnie rozpaczający oparty o kraty. Przestań skomleć plugawy królobójco! walknął na mnie strażnik który był w trakcie wykonywania obchodu po korytarzu. Prorok dobrze mówił żeś morderca. Dzięki niemu król zmądrzał i teraz miasto rozkwita. Tylko brakuje, żeby taka łajza zabiła naszą monarchę. Kończąc, siarczyście splunął mi pod nogi. Odsunąłem się od krat i schowałem w cieniu. Nieprędko zauważyłem też, że szuranie i chlapanie za ścianą ustało. To ty jesteś królobójcą? Zapytał mnie ktoś, przez niewielki otwór w ścianie, którego dotychczas nie dostrzegłem. Nareszcie! Rozochodził się, nim zdążyłem mu cokolwiek odpowiedzieć. Nawet nie wiesz, ile czasu półświatek na to czekał. Dość ty tego idioty! Czas na nowy porządek! Wykrzykiwał hasła, z których rozumiałem mniej niż niewiele. Dotarło do mnie tylko przekonanie, że wrzucono mnie do części lochów przeznaczonej dla najgorszej grupy więźniów. Ciężko było się temu dziwić, skoro posądzano mnie o zamach na króla. Nie mogłem dłużej słuchać tego heretyka, więc odsunąłem się od niego i zakryłem uszy palcami. Każda kolejna sekunda mojego kontaktu z tym bluźniercą tylko przybliżała mnie do wyroku, którego ogień i tak podpiekał mi już pięty. Gdy wyciągnąłem palce z uszu, ku mojej uldze, więzień z celi obok zamilkł. Nie było też ani szurania, ani chlupotu. Strażnik właśnie powracał z drugiej części korytarza i już miałem mu powiedzieć, że to nie ja, że ten obok należy do gildi skrytobójców i że to oni. Liczyłem spadające krople, nasłuchiwałem coraz głośniejszych kroków, powodowanych przez ciężkie buciory. Gdy nagle zamilkły, a wiotkie ciało więziennego strażnika padło tuż u prętów krat mojej celi. Pochodnie, która leżała na posadce korytarza, wyłoniła z mroku paskudną, parszywą facjatę, która była mi tak zupełnie obca, a jednocześnie tak bardzo pasowała do głosu, który był dla mnie wyjątkowo obraźliwy. Zbieg! Trzymał w dłoniach ogromny kamień, którym najwyraźniej ogłuszył leżącego na podłodze biedaka. Najpierw odział się w ciuchy strażnika, następnie zabrał pęk kluczy i chwycił pałkę okutą w żelazo. Nieprzytomną ofiarę wrzucił do własnej celi, uprzednio zasypując wykonany przez siebie podkop i blokując go ogromnym kamieniem. Był to o tyle sprytny zabieg, że gdy tylko strażnik się ocknie i zacznie wołać o pomoc. Wyjaśniając kolegom, co zaszło, odezwie się reszta więźniów, twierdząc to samo. Tymczasem ja sam czekałem na śmierć, która dotrze z innych rąk i to o wiele szybciej. Wyposażony we wzmocnioną żelazem pałkę zbieg właśnie otwierał drzwi mojej celi, jednak gdy stanął nade mną zupełnie bezbronnym człowiekiem, Zamiast ciosu wysunął ku mnie pomocną dłoń, pomagając mi wstać. Nie chciałem korzystać z jego pomocy, lecz nie miałem innego wejścia. Ruszyłem za nim, gdyż jak twierdził, sam uczestniczył we wznoszeniu lochów i doskonale wie, jak się z niego wydostać. Nim jednak wydostaliśmy się z tego obskurnego miejsca, znaleźliśmy kufer depozytowy, z którego zabrałem swój sztylet mający stać się jednym z dowodów w mojej sprawie, zapiski planu oczywiście spaliłem przy najbliższej pochodni. Nie wiem, co sobie myślałem, ale w pośpiechu opracowałem pewien błyskotliwy plan oczyszczenia swojego imienia. Pierwszym, co uczyniłem, to ogłuszenie tego, który mi pomógł. Nie spodziewał się tego, bo widział we mnie wybrańca, który pozbawi króla życia, więc nie napotkałem przy tym żadnych problemów. Nie chciałem mieć z tym człowiekiem nic wspólnego i sama myśl o naszej dalszej współpracy wzbudzała we mnie obrzydzenie. Następne dni spędziłem w ukryciu, czyhając, aż człowiek w masce oddali się na tyle, bym mógł go zaszantażować i wymusić na nim odwołanie swych słów, co było znacznie większym wyzwaniem, gdyż na terenie Malborga straż miejska czy gwardia nie opuszczały go na krok. Wyjątkiem były jego nietypowe wypady za miasto, a dokładniej do zacisznego gruzowiska. Raz w tygodniu rozsiadywał się tam i wyciągał z plecaka płaską tablicę, która emanowała blaskiem światła. Nie wiedziałem co to, lecz byłem wszak pewien, że przedmiot ten należał do Starego Świata i z niego właśnie prorok czerpał wiedzę, którą później przekazywał królowi. Nawet tutaj ten łajdak nie ściągał swojej maski. Wykorzystując okazję, bezszelestnie zakradłem się do niego, gdy ten zagłębiony był w swojej magicznej księdze. Gdy byłem gotów, mocniej zacisnąłem rękojeść sztyletu i, niewiele myśląc, doskoczyłem do łotra w masce, wymierzając mu śmiertelny cios. Zapomniawszy o tym, co zaplanowałem, górę nad moim rozumem wziął nienawistny gniew. Przez co tylko zakopałem swe szanse na oczyszczenie swojego imienia. Proroctwo się dopełniło. Krztusząc się krwią, drwiąco rzekł prorok, gdy tylko mnie rozpoznał. Te brednie w żaden sposób nie rozjaśniły mroków mych myśli, gdyż nadal nie byłem w stanie zrozumieć, o czym prawi ten bezczelny bluźnierca. Stałeś się królobójcą! Obwieścił po raz drugi, ściągając ze swej głowy kaptur i maskę z twarzy. Nie dawałem wiary własnym oczom, gdy nagle ukazało się przed nimi królewskie oblicze. Wbrew moim oczekiwaniom, teraz wiedziałem jeszcze mniej, nim zanim wyrzekł te słowa, a ja zobaczyłem, że był to mój, nasz, malborski władca. Dlaczego, królu? Zdołałem zadać jedynie proste, Idiotyczne pytanie. Dlaczego? Krzyczałem przepełniony strachem, domagając się odpowiedzi. Wybacz mi, proszę. Widzisz, mówił, a jego głos z każdym słowem zaczynał tracić swą moc. Nie słuchaliście mnie, gdy ostrzegałem was przed tym, co nastąpi, a mówiłem wszak najprawdziwszą prawdę. Jestem. Zrobił pauzę, spoglądając na ranę z której obficie wydobywała się szkarłatna posoka, o czym wyrażenie swe poprawił. Byłem dobrym i szczerym królem, który pragnął dla swych poddanych lepszego losu, lecz jak inaczej mogłem sprawić, że weźmiecie my słowa za dobrą monetę, podczas gdy wy uznawaliście je za szaleńcze brednie? Ze smutkiem i rozgoryczeniem opuścił wzrok, zastygając tak na chwilę, po czym kontynuował – więc wraz z Tereusem stworzyliśmy postać owianą mistycyzmem, tajemnicą, która będzie miała u was poparcie. Z początku dająca nam przepowiednie proste, acz trafne, by zaskarbić sobie w waszych sercach zaufanie i podżegać w wystudzonych stosach waszych serc gorący płomień nadziei. Nadstabiliście więc uszu na te same słowa, które i ja jako król usiłowałem wam bezskutecznie wtłoczyć. Nim zdążyłem zadać następne, nieprzemyślane pytanie, próbując otrząsnąć się z nieludzkiego szoku, wręczył mi maskę, nim zastygł na zawsze, zdążył przekazać mi jeszcze pewną, niezrozumiałą dla mnie wiadomość. Teraz nie ma króla, a za moment nie będzie również i ciebie, skazańca. Teraz jest tylko prorok. Obwieścił, patrząc mi prosto w oczy z całą królewską powagą, po czym dodał. Jeśli chcesz ratować kogoś, kogo kochasz, musisz poświęcić nawet siebie samego. Nie wiedziałem, czy jego plany były dokładnie przemyślane, czy też doświadczył on trafnych wizji, a może to był jedynie przypadek. Nie miałem czasu, by się nad tym zastanawiać i rozpaczać nad tragedią, której bezsprzecznie stałem się sprawcą. Niedługo po tym, jak król wydał z siebie ostatnie tchnienie, przebrałem się w odzienie proroka, tak jak prosił, i nakryłem twarz jego maską. Wtedy właśnie Gwardia Królewska wraz ze Strażą Miejską, jak i większość Malborkczyków, uzbrojeni w to, co tylko udało im się w pośpiechu zabrać ze swych domostw, zbiegli się, by znaleźć zbiega, a następnie wymierzyć mu brutalną karę w ramach samosądu. Dorwać przyszłego królobójcę! krzyczeli z gniewem, dając upust Furii ukamienować albo na stryczek z nim. Wygrażali się, lecz za chwilę zamarli i zamilczeli. Zamiast zbiega i przepowiedzianego mordercy, zastali jedynie martwego władcę i klęczącego przy nim proroka. Zrozumieli wówczas, że straszliwa przepowiednia, której tak się lękali, dopełniła się. Mieli jednak w sercu płomyk nadziei, że nowy król jednocześnie wszechwiedzący wierzgrzbiarz poprowadzi ich ku lepszym czasom. Scenariusz, Adam Piekielny, czytał Krystian Kieś. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.